Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam, jak obliczyć wiek danej osoby, znając jedynie datę urodzenia. Sposób, który Wam dzisiaj pokażę, będziecie mogli wykorzystać w nowszej wersji programu, ponieważ użyjemy funkcji, której nie ma w starszych wersjach. Na pewno jest w Office 365. Funkcja ta jest ukryta. Co to znaczy? Jeżeli zapiszemy sobie funkcję data różnica, no to zwróćcie uwagę, że niestety Excel nie podpowie nam, jak dana funkcja jest zbudowana, co powinniśmy zaznaczyć oraz, że w ogóle taka funkcja istnieje, ale tym się zupełnie nie przejmujcie, ponieważ funkcja data różnica rzeczywiście istnieje w Excelu i tej funkcji użyjemy do obliczenia wieku. Pierwszym argumentem będzie nasza data urodzenia. Kolejnym argumentem będzie funkcja dziś. Funkcja dziś, jak wiecie, zwraca nam datę dzisiejszą, czyli od daty dzisiejszą po prostu odejmiemy datę naszą urodzenia. No ale dlaczego my to robimy, skoro chcemy pokazać wiek danej osoby? Ponieważ jako trzeci argument musimy zapisać literkę Y z angielskiego year, czyli rok, która to wskaże nam właśnie, i o jaką różnicę chodzi? Chodzi o różnicę w latach między datą dzisiejszą a datą, którą mamy w tym miejscu, czyli datą urodzenia. Oczywiście literka Y musi być zapisana w cudzysłowiu, ponieważ każdy tekst funkcji zapisujemy w cudzysłowiu, który oczywiście nie jest nazwą funkcji. Klikamy Enter, przeciągamy naszą formułę i mamy podany wiek każdej osoby. Po więcej porad z Excela zapraszam oczywiście na mój kanał. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela oraz wdrożeń do systemu BaseLinker. Zapraszam również na mojego bloga, Instagrama, Facebooka oraz na profil LinkedIn.